Witajcie w czwartej części poradnika przetrwania w kosmosie. W tym odcinku, jak przetrwać w próżni kosmicznej, posiadając jedynie skarpetki. A na poważnie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się misjami babki od kopania, produkcji itemków. Także będzie dużo zbierania. No, nie będę was tym zamęczał. Po prostu sobie machnę cięcia, żeby nie było, że godzinę latam wokół jednego kawałka skały i zbieram, no bo bez sensu chyba by było to oglądać. W tej chwili ustawiam skille właśnie pod danego agenta. Nie są to jakieś tam chyba bardzo potrzebne. Ale mimo wszystko, no, chciałbym się ich wyuczyć. Nie wiem, jaką ścieżkę jeszcze wybiorę. Wszystko przed nami, tak? Dopiero zaczynam przygodę z tą grą i ciężko mi powiedzieć, czy będę miał ochotę walczyć, czy PvP, czy PvE, czy raczej bardziej będzie mnie kręcić archeologia, eksploracja, czy może nawet mining? Bawienie się w górnika. Górnictwo. Uciekło mi słowo na chwilkę. Także serdecznie zapraszam was do oglądania i przyjemności, ludzie. A, jeszcze jedna sprawa. Tutaj, jeśli chodzi o mój głos, Da Vinci stwierdził, że będzie miał w dupsku to, że nagrywam podczas gry i po prostu wywalił mi plik dźwiękowy, zastąpił i go jakimś randomowym z nagrania wcześniej. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Jakiś kosmos. Także nie ma tutaj komentarze na żywo. Komentuję oglądając ten odcinek w trakcie montowania go. Pierwsza misja, dość prosta sprawa. Zebrać tylko trochę urobku. Sprawdzam w tej chwili, czy pomieszczę to w ładowni, ponieważ jest tam ilość urobku chyba podana w jednostkach, a pojemność ładowni mamy w metrach sześciennych, co przez co się trochę zagubiłem. Jaki ten statek jest fuj, jak on mi się nie podoba. Mówię o tym rozkraczonym czymś, co najprawdopodobniej pójdzie na sprzedaż, bo Tristan znowu uważam, że jest petarda, nie? Jak na początkowy statek wygląda naprawdę bardzo fajnie. No niestety problemem jest ładownia, no nie jest zbyt wielka. Ale na, jak się później okaże, na tą misję wystarczająco duża. No i też należy pamiętać o tym, żeby zabrać jakiś laser górniczy, nie? Jeżeli chce się cokolwiek wydobyć. Szkoda trochę, że właśnie lasery górnicze wchodzą na sloty wieżyczek. Optymalnym dla mnie by było rozwiązaniem posiadać te dwie wieżyczki, które mam w Tristanie, plus właśnie na tym trzecim polu mieć laser górniczy. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda?
warp drive active. Powiem wam, gram na 60 calach i pomimo lat, które posiada ta gra, naprawdę kosmos robi wrażenie, nie? Zresztą podobnie jak detale statków, zobaczcie jak Tristan wychodzi z warpa, rozkłada te przednie panele, nie wiem czy to jest tarcza, czy co to jest. Taka niby pierdoła, a naprawdę miodność plus 10. Kuźwa, przyznam się wam, że dziwnie się czuję, komentując własny film w trakcie gry, jak człowiek mówi, jest to tak bardziej na spontanie, jest to może mniej profesjonalne, ale zdecydowanie bardziej oddające klimat, tak? No w tej chwili siedzę, oglądam i momentami sam się zastanawiam, co ja tam kuźwa odwalałem i w jaki sposób to skomentować. To chyba nie dla mnie. Zdecydowanie bardziej wolę iść na żywioł. Tutaj jeszcze sobie spokojnie polatamy, pozbieramy. Ale momenty, gdzie będę miał więcej tej rudy do zebrania, czy po prostu będę chciał jej zebrać więcej, bo ładownia mi na to pozwoli, będę po prostu obcinał, bo no bez sensu tak patrzeć przez godzinę, jak latam wokół jednego kawałka skały, tak jak już to chyba wcześniej mówiłem. To latanie i kopanie surowców dało mi trochę czasu nad zastanowieniem się, co bym chciał w tej grze robić dalej, bo z tego co widzę, no możliwości jest masa i kompletnie nie wiem, gdzie są granice. Ludzie zakładają korporacje, tak? Można coś budować, można wytwarzać statki. Nie wiem, czy fabryki stawiać. Nie jestem przyzwyczajony do multiplayera. Pomimo, że w miarę lubię te gry. To jednak multiplayer ma dla mnie pewne wady, tak? Nie wiem, może jestem aspołeczny, może po prostu nie lubię ludzi. Zwłaszcza takich, którzy chcą mnie na przykład zabić. Nie wiem, chciałbym po prostu zwiedzać tak kosmos. Być może zbudować jakąś małą bazę, czy coś takiego. Jeżeli oczywiście będę miał taką możliwość. Docking request accepted.
Tylko że boję się, że przyleci jakiś koksiu, tak, który gra 10 lat w tą grę i no pozamiata. Zastanawiam się, po co aż o. Tutaj fajna sprawa. W końcu dostaniemy jakiś statek górniczy. Trochę więcej o nim opowiem, jak się w niego wyposażymy. Tutaj mnie zdziwiło, czemu nie mam w ładowni urobków, skoro go miałem. Się okazało, że po prostu miałem zaznaczoną ikonkę tylko chyba na wyposażenie statku. Filtrowanie włączone, na co nie zwróciłem wcześniej uwagi. Druga misja też generalnie dość prosta. Uzbierać urobek, tak zwane tritanium. 150 jednostek tego potrzebujemy. Miałem pierwszego surprise'a, ponieważ nie ma takich asteroid jak asteroidy z tritanium. Co się okazało? Wystarczy znaleźć zwykłą asteroidę z Belsperem, czy zaraz, jak to się nazywa? Veldsparem. Wrócić z tym do bazy i w stacji kosmicznej mamy coś takiego jak rafinatory. I możemy właśnie urobek przerobić na inne pierwiastki. Taka niespodzianka, jeżeli ktoś nie uważał nas na samym początku gry, gdzie było o tym wspomniane, to może się trochę zdziwić i spędzić kilka godzin na lataniu i poszukiwaniu właściwej asteroidy. U mnie tak było. W ogóle fajny właśnie jest ten moment, kiedy orbitujemy wokół asteroidy i kopiemy. Niby nic, a mógłbym na to patrzeć godzinami. Tutaj też nie ma sensu ciąć, no mam tak małą ładownię, że to jest kwestia 2-3 minut, nim zapełnimy całą ładownię urobkiem i będziemy wracać.
strasznie mnie ciekawi, jak wygląda faktycznie prawdziwa przestrzeń kosmiczna, no bo rozumiem, że tutaj jestem wciąż jakby na terytorium szkoleniowym, tak, no jest tutaj baza szkoleniowa rasy, którą wybrałem. Trafiają się jakieś tam spotkania z wrogimi NPC-ami, no ale to wszystko jest oskryptowane w trakcie misji zrobione. Jestem ciekaw, czy tak samo legitnie i na lajcie mógłbym sobie bawić się w górnika w przestrzeni kosmicznej, gdzie już tej ochronki nie mamy, tak? No, prędzej czy później się tego dowiem, nie? Tylko, że chciałbym cholera prędzej niż później. Taka chujnia z grzybnią, jeśli chodzi o czas. No i mamy pełen statek. Praktycznie tak jak wstawiam godzinny materiał, to żeby go przygotować na wrzucenie na kanał, no to jest kwestia 5 godzin przy naprawdę minimalnej obróbce filmu. Co się też no niestety trochę odbija na moich postępach w grze. Ponieważ są mocno wyhamowane. Ale jeśli chodzi o IF, akurat wyjątkowo jest też plus tego. Skille zauważyłem, że nawet pod naszą nieobecność w grze się trenują. W sumie czat, nie? Właśnie, teraz kwestia tego, jak zdobyć ten minerał, którego szukaliśmy, tak? Tritanium to chyba było, no właśnie. Wystarczy odwiedzić odpowiednią fabrykę, czy rafinator, czy jak to nazwać. W ogóle myślałem, że te ikonki, które mamy z prawej strony, gdzie mamy fabryki, tak, market, właśnie rafinatory, naprawę. Dopiero przy tej misji zczaiłem, że są one... co są? Są aktywne. No i mamy naszego Venturę. Lubię tą koparkę. Nie wiem czemu, no ja wiem, że to jest najbardziej podstawowy z kopaczy. Pewnie nic gorszego nie ma, a wszystko, każdy następny jest lepszy, ale podoba mi się. No tak, teraz musimy zbudować dopalacza. Trochę nazbieraliśmy surowców, więc czas zacząć się ich pozbywać, nie? Tutaj chyba zrobimy jedno z pierwszych cięć za chwilę. Właśnie, fabryka.
jeżeli by wam blueprint nie chciał się wczytać od razu, tak jak tutaj wszystko pykło bez problemu, możecie też wejść w zakładkę posiadanych przedmiotów, prawy klik na blueprint i wtedy będzie opcja chyba use blueprint. Także można też to zrobić w ten sposób, gdyby nie chciał się odpalić bezpośrednio z fabryki. Tutaj poszukiwałem sposobu, jak zrobić, żeby można było więcej niż jeden robić. Znaczy się, no do misji potrzebuje dwóch sztuk, tak? A produkcja jest jedna, no aleluja, znalazłem, tak? No dobra, tu ciachamy i do zobaczenia za 8 minut. Jak widzicie, zmieniłem sobie już Tristana na koparkę. Wziąłem ją, wyposażyłem w jedno działko, laser górniczy plus moduł tam rozszerzający, który miałem do lasera górniczego, plus jeden zwykły dopalacz. No na razie nic innego nie mam. No i dopalacze się zrobiły. Tutaj w nagrodę otrzymaliśmy moduł rozszerzający ładownię kosztem armuru statku. No, na chwilę obecną nie jest to dla mnie jakoś very potrzebne, więc jak reszta gratów będzie sobie leżeć i rdzewieć w magazynie. Pierwsza misja koparki od razu będzie miała fajta. Siedem tysięcy jednostek tritanium musimy zdobyć. Tu jest ostrzeżenie, że mamy zbyt małą ładownię, ponieważ ładownię posiadamy 50, a musimy wydobyć 70 metrów sześciennych. No ale przy koparkach nie ma co zwracać na to uwagę, ponieważ one mają osobny luk załadunkowy właśnie do urobku. I tam mam chyba 5000 metrów sześciennych, czy jakoś tak? No zaraz zobaczymy. Mamy dwóch wypierdków, ale zobaczcie, są praktycznie na hita, więc nie jest to jakieś tam specjalne zagrożenie. Dodatkowo spójrzcie, koparka może mieć drony. No tutaj chyba nawet ich nie zdążyłem wypuścić, ale zawsze jest to jakaś tam dodatkowa siła ognia, tak?
Niewiele jeszcze widziałem w tej grze, ale ten statek dla mnie jest mistrzostwo. Od razu widać, że jest to jakaś przemysłowa maszyna stworzona tak do ciężkiej pracy. Trochę mi przypomina tego mecha załadunkowego, którego obsługiwała Ripley w Obcym. Taka surowa konstrukcja, tak? Wytrzymała na pierdolnięcia. Dobrze, przytniemy tu trochę, bo jeżeli tak będziemy godzinę się kręcić, to wszyscy się pochorujemy. Jest tylko jedna sprawa, widzicie? Tutaj mam zwykły luk załadunkowy, 50 metrów sześciennych. A tutaj jest ładownia właśnie do urobku, 5000 metrów sześciennych. Także no już trochę możemy tego zmieścić. Ładownię mamy już prawie zapełnioną, więc zaraz będziemy się zwijać do bazy. Przetworzyć to i zdać misję. Cholera, nie zwróciłem uwagi, ile to zajęło. A mówię, tak jak w trakcie gry patrzyłem, no zapełnienie ładowni na maksa to jest około godziny. Permission requested. Docking request accepted. Nie wiem, naprawdę nie wiem, po co mi aż tyle tych minerów, ale... Czulno, jak dają, to biorę, nie? Teraz zwykła misja transportowa z punktu A do punktu B. Także będziemy musieli załadować to, co dostaliśmy do ładowni i bezpiecznie dowieźć to do miejsca odbioru. Podejrzewałem tutaj jakieś możliwe zgrzyty podczas podróży, dlatego wziąłem Tristana. Jest jednak lepiej opancerzony i uzbrojony niż moja koparka. Fajne jest to, że jak mamy misję, jest opcja wyznaczenia kursu. Praktycznie tylko lecimy tak po punktach orientacyjnych.
rozważałem zaatakowanie, ale stwierdziłem, że trochę szkoda mi ryzykować, bo możliwe, że będę na hita, więc koniec końców sobie odpuściłem temat. Za to, co mi się niezmiennie podoba, jak kamuflaż zdejmuje Tristan. Super efekt zrobiony, naprawdę dobra robota. Nie zwróciłem uwagi, czy inne statki też mają kamuflaż, jak wychodzą ze skoku. Czy tylko niektóre? To nie wiem, co mi się odwaliło. Zamiast możliwości obracania, to zaznaczałem jakby część ekranu. Nie wiem, co tu się stanęło. Ale się naprawiło po chwili, więc luz. Docking permission requested. Docking request accepted. A i piąta misja odpykana. Drive active. Żeby przyjąć kolejną misję, no niestety musimy wrócić do domku, do akademii. Więc szybciutko wracamy i lecimy dalej. Drive active.
Docking permission requested. Docking request accepted. No dobra, zostało nam 4 czy 5 misji do zrobienia, więc lećmy z tym koksem, co by mieć to z głowy. Przerzućmy sobie statek na... Cholera wie na który. Awentura i lecimy zbierać surowce, tak? Coś tam amunicji mamy, powinno wystarczyć, w razie czego drony nam dupsko uratują. A to dzida. Ja mogę go otworzyć.
Chyba nie mogę tego zabrać. No dobra, srał to pies. Lecimy. O, jest. Widzicie? Mówiłem o tym wcześniej. Jest Wellspar, Concentrated i Dense. Nie będziemy zapychać całej ładowni. Pozbieramy tam, nie wiem, po 500 maksymalnie, tyle żeby wystarczyło na wykonanie misji. A w razie czego resztę zawsze się dokupi. Raczej trzeciego potrzebnego pierwiastka tutaj nie znajdziemy, więc pewnie skończy się tak, że go kupimy. Ale to nic, że misja była wykonana. W tym systemie są tylko dwa rodzaje asteroidów, więc spadamy do domku i co będzie trzeba, po prostu dokupimy i tyle. Warp drive active. Docking request accepted.
Nexalion. Dobra, no kupimy tego stówkę. Nie jest to jakiś wielki wydatek, jakby nie patrzeć. No i dzięki temu mamy wszystko. Mamy. I zaczynamy. 10 minut taki będzie pyknięte. No i nam się zrobiło. Ładnie zakończmy misję. Musimy je przewieźć. Czyli tak jak poprzednio, sobie wskoczymy w ten statek. Załadujemy kapsułki. I lecimy. Nie ma na co czekać. Docking request accepted. Tak, muszę wrócić do domku, nie? Drive active.
Docking permission requested. Docking request accepted. Inna możliwość wejścia do fabryki. Kurczę, nie pamiętam, która to jest misja. Ósma? Dziewiąta? W sumie dość fajnie wygląda. A już, już, już. A, 9:10. No dobrze. Myślicie, że damy radę to ogarnąć koparką? Spróbujemy. Mam nadzieję, że mi
pojemności wystarczy, bo będą jaja. O, spokojnie. Warp drive active. Się bałem, że może nam miejsca zabraknąć w ładowni. Ale tu widzę jeszcze 10 takich bym zmieścił. Docking permission requested. Docking request accepted. Podwójne ucho. No dobra, to spróbujmy zbudować. Pytanie, czy mam... O, fuck, dużo brakuje. Dużo dziwnych rzeczy. Trudno, idziemy na zakupy.
drogi. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Normalnie biedny się robię. Tu już cena w ogóle zaporowa. Kupuję trochę więcej, żeby mieć to w ładowni. Wiedzieć, na co zwracać uwagę, czego szukać, co jest potrzebne. Półtorej godziny chyba ich Bóg opuścił, ja pierdolę. No dobrze, machniemy tutaj cięcie i do zobaczenia za półtorej godzinki. Na szczęście mam parę rzeczy do ogarnięcia w domu, więc jakoś spożytkuję ten czas. No i jakoś przetrwaliśmy. Tak więc wszystkie misje. Dużo tego. Tak więc wszystkie misje od pani producentki mamy machnięte. Więc skończymy z tym odcinkiem. I zostanie nam dwóch ostatnich. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia.